Witajcie! Dzisiaj robimy zadania z prędkością. Będziemy rozwiązywać zadania z książki Matematyka z plusem do klasy 8. Na moim kanale znajdziecie zadania z różnych podręczników do szkoły podstawowej i nie tylko, z stron internetowych. Zachęcam Was do tego, żebyście sięgali do różnych źródeł, jak rozwiązujecie zadania. Tym razem bierzemy podręcznik Matematyka z plusem. Możecie znaleźć ten podręcznik w wersji online. Wystarczy, że wpiszecie tytuł tego podręcznika do wyszukiwarki i będziecie mogli korzystać z zadań, które tam są. Dziś rozwiązujemy zadania z prędkością, czyli korzystamy ze wzoru, że V równa się S przez T. Prędkość to jest droga przez czas. Zaczynamy. Zadanie pierwsze. Dżdżownica porusza się z prędkością 0,4 cm na sekundę. W jakim czasie pokona odległość pół metra? I B. Jaką odległość może pokonać dżdżownica w ciągu 15 sekund? Co mamy dane? Robimy podpunkt A. Wiemy, że prędkość to jest 0,4 cm na sekundę. W jakim czasie pokona odległość pół metra? Czyli mamy drogę, czyli S to jest pół metra. Już widzimy, że mamy różne jednostki. Tutaj mamy metry, tutaj mamy centymetry. Pasuje mieć taką samą jednostkę, żebyśmy mogli zastosować nasz wzór. Zamieńmy sobie te metry na centymetry, czyli to będzie 50 cm. Bo wiemy, że 1 metr to jest 100 cm, czyli pół metra to będzie 50 cm. Teraz co mamy policzyć? Mamy powiedzieć, w jakim czasie dżdżownica pokona tę drogę. Nie mamy T. Mamy wzór V równa się S przez T. Przekształcimy go sobie tak, żeby wyliczać z niego T. Czyli pomnożyłam razy T, a teraz podzielę przez V. Czyli T równa się S przez V. Czyli możemy już wstawić do naszego wzoru S, czyli 50 cm przez V, czyli 0,4 cm na sekundę. Widzimy, że wynik otrzymamy w sekundach. Jeszcze podzielmy 50 na 0,4, czyli żeby zrobić to dzielenie, mnożymy razy 10 górę i dół. Mamy 500 przez 4 i wynik otrzymamy w sekundach. 500 na 4 dzielimy na 2, 250 i na 2, 125 sekund. Odpowiedź. Dżdżownica, odległość pół metra, pokona w czasie 125 sekund. To oczywiście na sprawdzianie i na egzaminie wpisujemy odpowiedź. To my przechodzimy do podpunktu B. Jaką odległość może pokonać dżdżownica w ciągu 15 sekund? Mam prędkość 0,4 cm na sekundę. Mam czas 15 sekund. I teraz patrzymy, aha, no to jednostka jest ok, nie muszę nic zamieniać. Chcę policzyć drogę. To przekształćmy teraz wzór V równa się S przez T, tak żeby wyliczyć S. To jest prosto, bo V razy T będzie S, jak pomnożymy obustronnie przez T. Czyli S to jest V, czyli 0,4 cm na sekundę, razy T, czyli razy 15 sekund. I tak już się umówiliśmy, że na moich nagraniach obliczenia będziemy po prostu podawać. Powiedzmy, że wykonujemy je na kalkulatorze, ale jeżeli rozwiązujecie te zadania w domu, to proszę Was, żebyście ćwiczyli również działania pisemne, bo wiecie, że na egzaminie nie możecie korzystać z kalkulatorów. 0,4 razy 15 to jest 6 i wynik jest w centymetrach. Tak, tutaj nam sekundy się skracają. Czyli odpowiedź notujecie. Dżdżownica może pokonać 6 cm w ciągu 15 sekund. A my przechodzimy do zadania drugiego. Słoń biegnie z prędkością do 12 metrów na sekundę. Z jaką prędkością w kilometrach na godzinie musiałby jechać samochód, aby poruszać się szybciej od tego słonia? Podkreśliliśmy sobie pytanie. Teraz zobaczmy, o co chodzi. Mamy prędkość 12 metrów na sekundę. I teraz chodzi o to, żebyśmy zapisali ją w kilometrach na godzinę. Czyli 12 przepisujemy razy. I teraz co musimy zrobić, żeby wynik był w kilometrach na godzinę? To zobaczcie. Metry chcemy zamienić na kilometr. Pytamy się, 1 metr to ile kilometrów? 1 kilometr
to 1000 metrów. Czyli 1 metr to 1000 kilometra. Czyli metr to 1000 kilometra. Czyli tu na górze wrzucam 1000. A na dole sekundy na godziny. Czyli pytam, 1 sekunda to ile godzin? To zróbmy obliczenie w drugą stronę. 1 godzina to 60 minut. Każda minuta to 60 sekund, czyli 1 godzina to 3600 sekund. A 1 sekunda w takim razie to 1/3600 na godzinę. Dlatego tutaj na dole piszę 1 przez 3600 równa się. Teraz zamieniam sobie te ułamki, żeby nie mieć takich ułamków piętrowych, czyli mnożę przez odwrotność i patrzę, co mi wyjdzie, oczywiście w kilometrach na godzinę. Zera nam się skracają, czy coś jeszcze nam się skraca, na przykład tutaj 5 i 6, czyli na górze będziemy 6 razy 36 przez 5 kilometra na godzinę. I mnożymy sobie 6 razy 36 i podzielimy to przez 5. 6 razy 36 to 216, podzielić przez 5, 43,2 km na godzinę. Teraz, gdybyśmy chcieli napisać odpowiedź, zobaczcie. Specjalnie podkreśliłam to pytanie, bo zawsze na koniec zadania tekstowego wracajcie do pytania. Z jaką prędkością musiałby jechać samochód, aby poruszać się szybciej od tego słonia? Czyli gdyby poruszał się z prędkością 43,2 km na godzinę, to idą równo, jadą równo. Słoń biegnie, samochód jedzie, ale poruszają się równo. A w takim razie samochód musi się poruszać z prędkością większą niż 43,2 km na godzinę i taką odpowiedź byśmy zapisali w tym zadaniu. Zadanie trzecie. Ślimak porusza się z prędkością 12 cm na minutę. Ile razy szybciej od ślimaka porusza się człowiek idący z prędkością 6 km na godzinę? To, co mamy dane, to prędkość ślimaka i prędkość człowieka. Zobaczcie, że mamy różne jednostki. Czyli na pewno musimy wybrać sobie jedną prędkość i zamienić na odpowiednią jednostkę. Powiedzmy, że ja V2, czyli prędkość człowieka, 6 km na godzinę, zamienię na centymetry na minutę. Czyli 6 zostawiam razy i teraz chcę kilometry zamienić na centymetry. Czyli zastanawiam się, 1 kilometr to ile centymetrów? 1 kilometr to 1000 metrów, a każdy metr to 100 centymetrów. Czyli 1 kilometr to 100 tysięcy centymetrów. Czyli na górze będzie 100 tysięcy centymetrów przez godzina na minutę. 1 godzina to 60 minut, czyli na dole będzie 60. Skracamy, zobaczcie, czyli zostaje nam 10 tysięcy centymetrów na minutę. Zamieniłam sobie prędkości. I teraz pytanie, jakie było w zadaniu. Ile razy szybciej od ślimaka porusza się człowiek? Czyli prędkość człowieka muszę podzielić przez prędkość ślimaka. A 10 tysięcy przez 12, możecie podzielić sobie pisemnie, 833,1/3. Tyle razy szybciej idzie człowiek, niż porusza się ślimak. Zadanie czwarte. Spadochroniarz przez 30 sekund leciał z zamkniętym spadochronem ze średnią prędkością 200 km na godzinę. Na wysokości 1 km nad ziemią otworzył spadochron i leciał dalej ze średnią prędkością 20 km na godzinę. Jaka była średnia prędkość całego lotu spadochroniarza? Będziemy korzystać ze wzoru V równa się S przez T. Teraz, co jest ważne, mamy tutaj policzyć średnią prędkość. Co to jest prędkość średnia? Średnia prędkość to będzie całkowita droga przez całkowity czas. Co to jest całkowita droga? No to u nas to będzie sumowanie drogi z pierwszego i z drugiego etapu i całkowity czas, sumowanie czasu w pierwszym i w drugim etapie. Nie robimy średniej prędkości z tych dwóch podanych prędkości, które tutaj są. Rozpiszmy sobie te etapy. Pierwszy etap, spadochroniarz porusza się 200 km na godzinę przez 30 sekund, czyli T1 równa się 30 sekund. Widzimy tutaj, że mamy różne jednostki. Tutaj są godziny, tutaj są sekundy. Czyli na pewno przerzucimy to sobie na godzinę, czyli to jest 30 razy 1 przez 3600, tak? Bo w jednej godzinie jest 3600 sekund. To będziemy mieć godziny.
To nam się skraca, to jest 1,120 godziny. S1 nie mamy. Jak policzyć S1? No już przekształcaliśmy sobie ten wzór. Jak chcemy wyliczyć S, to mnożymy razy T. Czyli S1 to będzie V1 razy T1. Czyli u nas to będzie 200 km na godzinę razy 1,120 w godzinach. Co może nam się skrócić? Przez 4 jeszcze skrócimy, to będzie 5 trzecich kilometra. Drugi etap. W drugim etapie V2 to jest 20 km na godzinę. Mamy podane S2, bo jest powiedziane, że rozłożył spadochron na wysokości 1 km i tak leciał w dół. Nie mamy T2. Już wyliczyliśmy sobie wcześniej, wyznaczyliśmy wzór na T2, że jak chcemy policzyć czas, to dzielimy S przez V. Czyli u nas S2 przez V2. S2, czyli 1 km przez V2, czyli 20 km na godzinę. Mamy 1,20 godziny. I teraz możemy już policzyć drogę i czas całkowitego lotu, czyli S to będzie S1 plus S2. Dodajemy te drogi, czyli mamy 5 trzecich kilometra plus 1 kilometr. To jest plus 3 trzecie, czyli to będzie 8 trzecich kilometra. Czas to jest 1,120 godziny plus 1,20. Pomnożę to od razu razy 6, żeby mieć wspólny mianownik, czyli 7,120 godziny. I teraz średnia prędkość to będzie 8 trzecich kilometra przez 7,120 godziny. Czyli średnia prędkość 8 trzecich razy, odwracam, 127 siódmych, to jeszcze mogę skrócić, 1 tu jest 40, czyli to będzie 327 siódmych kilometra na godzinę. I to będzie średnia prędkość. To jest ważne zadanie, żebyście zapamiętali, że średnia prędkość to musimy podzielić całą drogę, cały czas podzielić jedną przez drugie. I zadanie piąte. Pan samochodzik. Przypominam, że rozwiązujemy dzisiaj zadania z matematyki z plusem. Pan samochodzik wyruszył o godzinie 6:30 z Dolnowa do Górowa. Jechał ze średnią prędkością 60 km na godzinę i dotarł do celu o godzinie 10:30. Powrót zajął mu 3 godziny. Z jaką średnią prędkością jechał w drodze powrotnej? Co wiemy? Najpierw sytuacja, że on jedzie z Dolnowa do Górowa. Wystartował 6:30, dojechał o 10:30. Czyli mamy czas T1 4 godziny. Mamy prędkość 60 km na godzinę. Tu już od razu widzimy, że możemy policzyć drogę. Pamiętamy, przekształcam wzór V równa się S przez T. S to jest V razy T. Czyli mogę policzyć drogę, jaką pokonał. Czyli to jest 60 km na godzinę razy 4 godziny. Zobaczcie, zostanie nam w kilometrach, że to jest 240 km. Taką trasę pokonał. A teraz wraca. Wiemy, że będzie wracał T2 3 godziny. Droga S2 się nie zmieni. Ma pokonać 240 km. Prędkość to jest S przez T, czyli S2 przez T2. 240 km przez 3 godziny. To jest 240 podzielić na 3, 80 km na godzinę. Czyli odpowiedź. Średnia prędkość, z którą wraca, to jest 80 km na godzinę. Myślę, że powtórzyliśmy zadania z prędkością i jesteście gotowi, żeby pisać sprawdzian i egzamin z tego tematu.